tutaj między innymi panie z Pałacu Młodzieży z grupą dzieci, które będą się również między innymi czasami opiekować naszym hotelem. Myślę, że są tutaj również panie z Urzędu Miasta, dzięki którym możemy postawić aż 5 hoteli w całej Bydgoszczy. Także bardzo dziękujemy za współpracę. Chciałam też powiedzieć, że realizacja tego hotelu była możliwa dzięki tysiącom Polaków, którzy dołożyli się do akcji Adoptuj Pszczołę i zaadoptowali pszczółki, dzięki czemu możemy postawić aż 100 takich pięknych hoteli w 17 miastach w całej Polsce. Pszczółki za chwilę tutaj się pojawią, bo będziemy również zasiedlać hotele pszczołami. Greenpeace zajmuje się pszczołami z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego, że są one dla nas bardzo ważne. Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, że to nie miód jest najważniejszy w tym, co robią dla nas pszczoły, ale zapylanie. Dlatego, że aż 80% roślin, które znamy, które widzimy na co dzień i wydają nam się być takim nieodłącznym elementem naszego krajobrazu, wymaga zapylania przez owady. Pszczółki zaraz tutaj zamieszkają. Dlatego, że w ostatnich czasach, jak Państwo być może słyszeli, pszczółki mają trochę gorszy moment, ponieważ jest im ciężko, mają problem z różnych powodów, ale wymierają. Zarówno te pszczoły, które znamy jako pszczoły miodne, jak i pszczoły samotne, takie, które mogą zamieszkać w tym hotelu. I z tego powodu postanowiliśmy troszeczkę im dopomóc. W miastach pszczoły mają problem z tego powodu, że trochę zbyt sterylnie traktujemy przestrzenie zielone. Za bardzo przestrzegamy trawniki, wygrabiamy liście, wszystkie patyki czy kawałki drewna są od razu zabierane z parku i w takich miejscach po prostu pszczoły nie mają schronienia, w którym mogłyby się spokojnie rozmnażać. Z tego powodu postanowiliśmy zbudować właśnie takie hotele. Więc jest to dla nas naprawdę bardzo radosny dzień, że możemy w Bydgoszczy wszystkie te hotele postawić, dlatego że jest to realna zmiana, którą wprowadzamy do przestrzeni miejskich parków. Zależy nam również bardzo na tym, żeby młode osoby, takie jak tutaj dzieci z Pałacu Młodzieży, mogły poznać los pszczół i dowiedzieć się o nim w jak najmłodszym wieku. Jeżeli Państwo mają bardziej szczegółowe pytania, to oczywiście zapraszam do rozmowy. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które wspierają nas w realizacji tej akcji. Jest to jedna z wielu rzeczy, którą robimy jako Greenpeace na rzecz ratowania pszczół. Także po więcej informacji serdecznie zapraszamy na naszą stronę. I myślę, że możemy też oficjalnie rozwiązać hotel. Kto chciałby ze mną pociągnąć za kokardę? Dzień dobry, przepraszam, jadę na Stoskowy Urząd Miasta. Ja jeszcze, przepraszam za spóźnienie, ale chciałam właśnie w imieniu miasta bardzo serdecznie Państwu podziękować, że wystąpili Państwo z taką inicjatywą po prostu do gminy i 5 tych po prostu wspaniałych takich, no przepraszam, nazywamy to hotelami. Tak, to jest dosyć taka oryginalna w sumie nazwa. Hoteli dla pszczół znajdzie się w Bydgoszczy i mamy nadzieję, że będzie ich, że tak powiem, więcej. W okolicy, że tak powiem, przestrzeni parkowej postaramy się również stworzyć dla Państwa, przynajmniej tak jak Pani mówiła wcześniej, taką przestrzeń, gdzie będzie trawa niekoszona i że te pszczoły, przepraszam, nie są to pszczoły, ale wyglądają jak pszczoły. To są to jak najbardziej pszczoły. Pszczoły jest to murarki, które nie są niebezpieczne, że tak powiem, dla dzieci i nie ma się czego obawiać, że po prostu one będą miały tu pożytek. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za współpracę. To w takim razie pani z Urzędu Miasta, myślę, że jako przedstawicielka Bydgoszczy, zapraszam. Może fajnie byłoby, gdyby ta tablica też była uwidoczniona na zdjęciach, bo moim zdaniem jest ona niezmiernie istotna, bo niestety w obecnych czasach bardzo dużo osób po prostu obawia się pszczół, bo wiadomo, kwestia uczuleń rozwija się coraz bardziej u ludzi i każdy jak już słyszy pszczołę gdzieś w okolicy, to myśli, że się po prostu jemu coś stanie. My w ogóle coraz częściej obawiamy się przyrody, nie wchodzimy do lasu, bo nas tam spotka samo zło. Nie obawiamy się z przyrodą, tylko dlatego, że straciliśmy z nią kontakt zwyczajnie w świecie. Natomiast tak jak Pani zauważyła, w tym hotelu będą mieszkać pszczoły samotnice i one w przeciwieństwie do pszczół miodnych, które kojarzą nam się z wielkimi rojami, nie są agresywne,
nie mają żądeł, nie atakują człowieka, także nie musimy się obawiać z powodu obecności takich siedlisk dla owadów zakolających w mieście. Ja myślę, że nawet warto byłoby, żeby pani to podkreśliła, bo mi się wydaje, że obecnie jest to jak gdyby najważniejszy problem, który może się pojawić, no nie? Bo inicjatywa jest, uważam, super niesamowicie, tylko że faktycznie edukacja w tym kierunku, która jest na tej tablicy, jest moim zdaniem naprawdę niezmiernie ważna. Że nie ma się czego po prostu bać, to... Nie ma się czego bać, dokładnie. Dziękuję. W takim razie zapraszamy Państwa do zadawania pytań. Hotel uznajemy za otwarty, kolejne brawo, hotele. Brawo. Dziękujemy Urzędowi Miasta i wszystkim innym naszym partnerom. Dzisiaj w Bydgoszczy postawimy jeszcze 4 hotele w różnych parkach. W jakich parkach konkretnie? W Parku Załuskiego, w Ogrodzie Botanicznym, przy Centrum Edukacji Ekologicznej na terenie Nadleśnictwa Żołędowo i w Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim. W miastach wojewódzkich i w Toruniu, czyli w sumie w 17 miastach. I stawiamy je w dużych miastach z tego powodu, że właśnie tam owadom najtrudniej jest znaleźć schronienie. Tak jak mówiłam wcześniej, po prostu zbyt dokładnie dbamy o nasze parki. Taka przestrzeń, która nam się wydaje ładna, czyli trawnik z pięknie przestrzeżoną trawą, ale bez kwiatów, obsadzony tujami, to jest dla owadów zielona pustynia. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale kiedyś, wydaje mi się, mieliśmy trochę więcej owadów w ogóle w naszych miastach. Także my po prostu stwarzamy dla nich dogodne warunki. To nie jest tak, że zapraszamy jakieś obce owady. Tutaj będą mieszkać również te owady, które po prostu są w mieście, ale jest im coraz trudniej znaleźć spokojne miejsce do rozmnażania się. Dla pszczół samotnic, tak? Jakie to będą owady, tak? Pszczoły samotnice, to mogą być też osy samotnice, których nie należy mylić z tymi osami, które tworzą duże roje. To są wszystko owady, które są jakby samotnie budują pojedyncze gniazda. Tak jak mówiłam, one są nieagresywne, ponieważ one nie zbierają miodu, nie mają jakby powodu do tego, żeby chronić tych gniazd. I nie tworzą takich ogromnych kolonii czy rojów, w związku z czym też nie mają takich zachowań, powiedziałabym, społecznych. I z tego powodu po prostu są bezpieczne i no, są normalnie naszymi sprzymierzeńcami, jeśli chodzi właśnie o zieleń, którą znamy i którą myślę, że chcielibyśmy wszyscy zachować. Szkoły z osami będą się zgadzać? Zdecydowanie, tak, bo to są owady, które w naturze też występują koło siebie. Także to nie robimy tutaj żadnej rewolucji, może inaczej trochę wygląda nasz domek niż normalnie wyglądają domki dla owadów, ale to tylko z tego powodu, że po prostu w parkach niszczymy naturalne siedliska dla tych owadów. Natomiast normalnie one tak, występują wszystkie w przyrodzie razem. Tutaj też mogą mieszkać biedronki, złotooki, bzygowate, także wszystkie te owady przede wszystkim jakby najważniejszą rzeczą, którą dla nas robią i za którą naprawdę powinniśmy im podziękować i wspierać je, to jest właśnie to zapylanie. Pszczoły takie hodowlane nie przeniosą się tutaj? Nie ma takiej możliwości, żeby pszczoły hodowlane albo osy, które tworzą roje, albo szerszenie zamieszkały w naszym hotelu. Dlatego, że jak Państwo widzą, tutaj nie ma miejsca, pustej przestrzeni, w której rój mógłby zamieszkać. Tak, także nie ma takiej możliwości, żeby tutaj nagle pojawiło się gniazdo os na przykład, dlatego, że nie ma gdzie tego gniazda stworzyć. Czyli budową się to różni. Tak jak dla murarek. Bo tutaj będą mieszkać też pszczoły murarki. I to się w budowie różni od klasycznego ula. Żeby zobrazować właśnie naszym słuchaczom, jak wygląda taki hotel pszczeli, no właśnie, z czego on jest zbudowany? On jest zbudowany wszystkim z naturalnych materiałów, dlatego że owady nie chciałyby zamieszkać w czymś, co pachnie w sposób nienaturalny, nie taki, do jakiego są przyzwyczajone. W środku są rurki trzcinowe, drewno oraz gliniane bloki z otworami. I naturalnie właśnie w takich miejscach te owady mieszkają. Kiedyś mieliśmy na przykład bardzo dużo domów z glinianymi ścianami. W tych ścianach pojawiały się dziurki, w tych dziurkach żyły pszczoły, które się nazywają porobnice. W tym momencie z powodu w ogóle zaprzestania takiej architektury pszczoły mają ogromny problem, właśnie te porobnice, żeby przetrwać. Także z tego powodu chcieliśmy zaprosić różne typy pszczół do naszego hotelu. Tak jak tutaj Pani zauważyła, to jest charakterystyczne spełnienie, które nam się najbardziej kojarzy z murarkami, ale inne
pszczoły samotne też mogą mieszkać w takich właśnie otworach. Budowanie tych mieszkań dla pszczół zaangażowani mogą być również ludzie. W jaki sposób może się zaangażować? Jak najbardziej serdecznie zapraszamy. Im więcej takich hoteli powstanie, tym lepiej i dla nas, i dla owadów, i dla zieleni w naszych miastach. Przygotowaliśmy poradnik, który można pobrać z naszej strony www.greenpeace.pl. I na podstawie tego poradnika można samodzielnie zbudować może niekoniecznie taki hotel, ale mniejszy hotel dla owadów, który można sobie zawiesić albo na balkonie, albo w ogródku działkowym postawić, albo w ogrodzie. Jest też akcja Adoptuj pszczoły. W jaki sposób ją zaadoptować? Bydgoszczanie mogą zaadoptować pszczoły? Druga odsłona akcji Adoptuj pszczoły będzie na jesieni i wtedy na pewno będzie można i będziemy wszystkich serdecznie zapraszać, żeby dołączyli z nami do tego roju osób, które wspierają owady. W tym momencie można przede wszystkim dbać o pszczoły, na przykład podejmując odpowiednie decyzje w sklepie ogrodniczym, czy nawet w sklepie spożywczym. I tutaj Greenpeace również przygotowało poradnik, który również można ściągnąć z naszej strony internetowej, o tym jak na co dzień swoimi wyborami wspierać owady zapylające, w tym przede wszystkim pszczoły. Czy ten pszczeli hotel będzie jakoś, no nie wiem, żeby dostęp do dzieci na przykład, żeby nie urządziła? Ale tak jak mówię, właśnie te pszczoły nie żądlą. My wręcz zapraszamy dzieci, tak jak pani tutaj ale widzi. Ale one mogą sobie tam fruwać, rozumiem, tak? Tak, to nie są pszczoły, które będą dzieci atakować. My zapraszamy szkoły, zapraszamy przedszkola, instytucje kulturalne typu właśnie Pałac Kultury czy Domy Dziecka, żeby zostawały opiekunami hoteli. Przygotowaliśmy scenariusze lekcyjne, na podstawie których będzie można prowadzić zajęcia związane z zapylaniem, z owadami i właśnie dookoła tych hoteli. Także serdecznie wszystkich zachęcamy do tego, żeby poznawali hotele i również osoby, które są po prostu spacerowiczami i chciałyby się czegoś dowiedzieć na temat owadów. Tutaj jest tabliczka informacyjna, z której można się troszkę dowiedzieć. Więcej informacji jest oczywiście na naszej stronie. Podajmy jeszcze raz lokalizację pozostałych hoteli w Bydgoszczy. Park Załuskiego, Skarpa przy Centrum Edukacji Ekologicznej, w Myślęcinku również w Ogrodzie Botanicznym i park nad Stałym Kanałem Bydgoskim. Zebraliśmy jakby na całą akcję 80 tysięcy złotych i wszystkie te środki zostały przeznaczone na budowę 100 hoteli, na ich transport, na zakup wyposażenia. W tym momencie nie mamy jeszcze dokładnego rozliczenia, natomiast ono będzie gotowe na naszej stronie do pobrania, ponieważ są to środki, które, tak jak mówiłam, dostaliśmy od darczyńców, więc bardzo poważnie traktujemy ich wydatkowanie i chcemy, żeby każdy mógł zobaczyć, na co dokładnie poszły te pieniądze. A ile taki jeden hotel kosztuje? Właśnie powiedziałam, że dokładne rozliczenie będzie na naszej stronie internetowej. W sumie zebraliśmy 80 tysięcy na 100 hoteli na budowę i transport. No właśnie, jeszcze takie pytanie, jeżeli chodzi o cały region, czy to tylko w Bydgoszczy będą takie hotele, czy również w innych miejscach? Podjęliśmy taką decyzję, żeby stawiać hotele w miastach wojewódzkich, z tego powodu, że właśnie w największych miastach jest owadą najtrudniej przetrwać. Także serdecznie zapraszamy wszystkie osoby i z mniejszych miejscowości, i ze wsi, żeby budowały samodzielnie takie hotele, bo one się wszędzie przydadzą. Natomiast prawda jest taka, że to w miastach owadom jest rzeczywiście najtrudniej. Tak jak Państwo widzą, proszę się rozejrzeć tutaj dookoła. Czy widzą Państwo miejsce, w którym owady mogłyby, tak jak tutaj, znaleźć takie puste łodygi albo kawałki drewna z otworami? Nie ma czegoś takiego za bardzo, prawda? Więc z tego powodu właśnie wybraliśmy miasta wojewódzkie. Gdzie już są w Polsce takie hotele? Do tej pory udało nam się postawić hotele w Łodzi i w Warszawie, także cała reszta jeszcze przed nami. Co jeśli te hotele się nie spodobają naszym pszczołom? No cóż, będzie nam oczywiście... Jest taka szansa w ogóle? Znaczy, myślę szczerze mówiąc, że nie ma, bo mamy już pierwszy hotel, który stoi w Warszawie, na Polu Mokotowskim. Ale w tym roku stanął? On stanął w zeszłym roku. I w tym roku już właściwie nie ma w nim wolnych miejsc do zamieszkania, bo owady wręcz się przepychają o to, żeby w nim zamieszkać. Także my, tak jak wspominałam, zasiedlamy wstępnie te hotele kokonami pszczół murarek po to, żeby coś od początku tutaj fruwało, żeby dzieci na przykład przychodząc na zajęcia mogły zobaczyć, że rzeczywiście już jakieś pszczółki tu mieszkają. Natomiast myślę, że po tym jak ten hotel troszeczkę przestanie pachnieć ludźmi i świeżym drewnem, a przejdzie bardziej zapachem parku,
owady po prostu same, tutejsze lokalne owady będą go zasiedlać. Myślę, że nie ma takiej obawy, że hotele będą niezamieszkane. Pobyt bezpłatny. Pobyt bezpłatny, zdecydowanie. Proszę się nam jeszcze przedstawić. Ula Siemion, Fundacja Greenpeace. Chodź. Tak jak wy się uczyliście chodzić, jak byliście mali, tak teraz patrzcie, ona się powolutku uczy dopiero latać. Widzicie, zaraz odleci, nie musicie się jej bać, bo ona nie gryzie. Linka, chodź tutaj, bo tam nie widzisz. Chodź, kochanie, zobacz malutko. To są narodziny pszczół. To są narodziny pszczół. Patrz, a tutaj druga się zaczyna ruszać. Zobacz. O, odleciało. I kolor, czy się lata. Zobacz. To szybciutko. Ta stronę światła, bo tutaj będzie otwór zrobiony. Ale zrobimy. Zrobimy tak. Na razie, do widzenia. Tylko poczekajmy, aż ta jedna pszczółka sobie wyjdzie spokojnie. Tak, wszyscy widzą? Nie widzę. Ty nie widzisz, to chodźcie. Ja też nie widzę. Pochodźcie, dziewczyny. Chodźcie, dziewczyny. Ja nie widzę. Spokojnie, nie dotykamy. Nie dotykamy. Widzicie, jak rusza skrzydełkami? Ona się uczy latać w ten sposób. Wow. Super, co? A tak bardzo nie po kolei. Następna tam w kącie. Tak? Już kolejna się robi?